Siemaneczko, siemaneczko, Robert z tej strony, słuchajcie, jest hardkorowo, dzisiaj znowu jesteśmy na siłowni. No oczywiście, jak wiecie, już do zawodów zostało dzisiaj dokładnie 9 dni, także tak naprawdę ostatni tydzień ćwiczeń i lecimy, także już forma coraz lepiej się robi, a dzisiaj zrobimy trening, klateczki, jutro nogi, jutro będzie nogi, trening ostatni przed zawodami nóg, bo zawsze nogi, dobry tydzień, 8 dni się nie rusza przed zawodami, żeby nie przepadło wszystkie sytuacje, było zalane, no ale dzisiaj zalecamy klateczkę, także musimy cisnąć do końca, ile się da, bo tylko tydzień zostało, lecimy z kosem. Rozgrzewka musi być. Dobra, rozgrzewka. Wieczór jest prawie 9 godzina. Także jakby już coraz mniej energii, ci powiem prawdę. No ale coś, jak zapytamy. Czuję się trochę jak gówno, to znaczy forma jest dobra. A jak czuję się zajebiście, to znaczy, że coś nie hala, jeszcze nie jesteśmy cięty do końca. Także to jest to, rozżyjemy się dobrze. Maszyny to ciężej niż wolny ciężar, bo to naprawdę rama sama. 5 dych waży. Mój kąt tych maszyn wszystkich naprawdę jest taki zrobiony, że wszędzie na mięśni, ale z drugiej strony mogę uniknąć więcej kontuzji, używając tej maszyny, że wszystko dokładnie robię, nie trzeba zarzucać, jakoś się kręcić. No już wiadomo. Trochę się przerzucało przy ciężaru wolnego w swoim życiu, kurde, bo ponad 30 lat ćwiczę, także jak się mówi, trzeba gdzieś tam już się trochę oszczędzać się, więcej mądrze ćwiczyć, nie tylko napieprzać, bo później też jest życie, żeby zdrowym, sprawnym mieć cały czas, a nie później zostać, nie wiadomo, kaleko, że nie może szkodzić, bo ego nie pozwalało rzucić więcej ciężarów, nie? Kupili mikrofon, bo nie masz mikrofonu. Mam tych mikrofonów sprzętu za dziesiątki tysiące, naprawdę leżę, ale nie chcemy się zakładać, tu jak ćwiczę tego mikrofonu, bo mi przeszkadza, powiem prawdę. A tutaj mamy bezpośrednio, oczywiście dźwięk to siłą nie słychać. No ciężarem muszą słychać, bo jesteśmy na siłowni, słuchajcie. Także nie ma co narzekać, tylko oglądać i się uczyć. Yeah! Let's go! We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. I just gotta go hard. Go hard. Go hard. Yeah. Oh yeah, the beast back. Adrenaline pumping through my veins. Can't relax. Original. I am not the same. Okay. Dobra, dorzucimy więcej ciężaru. To też trzeba cisnąć.
spokojnie, trzeba cisnąć, żeby było. Ten mięsień twardy też, ciężar potrzebny, jak będziemy tylko machać lekkim, niby pompa będzie, ale ten mięsień gdzieś te wszystkie włókna gdzieś będzie trochę miękki się zaczęło robić, także musimy niestety trzymać te ciężary do końca zawodu. Dobrze, wchodź. To siło mi tak naprawdę, siła jest cały czas. Nie widzę, żeby coś spadło, nie? Oczywiście zmęczony jest, ale moc cały czas jest. To najważniejsze, że można cisnąć ten trening gdzieś tam z ciężarami dalej. Ciskamy, ciskamy, słuchajcie. Proszę, odczam. Tutaj łokcie blisko, to więcej góra i środkowa część klatki będzie pracowała fajnie. Wróćcie. Forma jest. Lecimy. Rzucimy ciężarą troszkę. Rozgrzewka trochę pierwsza. To jest fajna maszyna, bo każdą ręką dziela, ale też uchwyty są różne. Także robimy dwa uchwyty naprawdę. Jeden tu, wąsko można wziąć do góry klatkę środkowa i drugi tak można wziąć po bokach. Co więcej idzie boczna część klatki, nie? Ciężaru do kuchiny, ale nie za dużo, bo później dobrze nie trzeba się trochę wyróżniać tą tutaj górę, żeby ona ładnie wyszła, się podkreślała. Tak, BCA, cały czas BCA pijemy podczas treningu. Najważniejsze, że nie ma żadnych węglowodanów, nic, tylko BCA potrzebny do organizmu. Dlatego mi trzyma też ten mięsień taki pełny jest. Nie, że wyklaczony jestem, tylko cały czas się fajnie pompuje, a wiecie, mało węglowodanów, wszystko zawodane, no to ten mięsień gdzieś traci strasznie pompę. A tu pomaga w tym być pełnym cały czas. Dobra.
Używam dużo negatywnych. Opuszczam powoli, ten, żeby mieć się, pracuję tak naprawdę dwa razy. Opuszczaniem i wypychaniem. Dużo osób robicie błąd, to wypychacie, a na dół rzucacie jakby nic, stres nie dotyka mięsień, to dwa razy otrzymacie robotę. To jest bardzo ważny ten ruch, że na dół przytrzymujemy i ból, negatywny nazywa się. Bardzo fajnie działa, cały czas to używam i polecam jak najbardziej. Proszę sprawdzić. Zmieniliśmy kąt, trochę po bokach, ciągniemy pustę. Gdzieś tam unikać kontuzji. Trochę mi ciężko na ścięgnę, przekręcam bok w bokach. Serię. Jeszcze dalej idziemy, dobijamy tą krateczkę. Więc jest się zdania.
to będzie dobrze na ostatni ślubę. Dobrze, starczy. Zrobione. No i teraz idziemy sprawdzić tą formę, jak to wszystko wygląda. Udzamy. Jak to wszystko wygląda.
nie modlitwy, pozdrowienia dla wszystkich. Zostawajcie słowa, dzwonek i czekajcie na hardkorowe zawody, bo będzie naprawdę hardkorowy świat. Yeah.